Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj aż dwa sprawozdania z naszych ostatnich rytuałów dla Matki Ziemi. 139 i 140, czyli wrzesień i październik roku Smoka 2024. We wrześniu 18 odbył się 139 rytuał dla Matki Ziemi oraz 9 rytuał za duszę zwierząt i 9 rytuał za drzewa. Był to bardzo wyjątkowy moment, ponieważ wrzesień to taki miesiąc, gdzie Armagedon, apokalipsy wisiał na włosku i energie były bardzo ciężkie. Każdy z nas odczuwał takie niezbyt przyjemne wibracje, które gdzieś tam pojawiały się globalnie i miały wpływ na każdego z nas, bo co na zewnątrz, to i wewnątrz, co wewnątrz, to i na zewnątrz. Ta pełnia to była pełnia żniwiarzy i właściwie cały jej numer i numerologia w tym ukryta pokazała nam, że to czas, aby się wycofać. Eremita, dziewiątka, wejście w mroczne korytarze podświadomości i wrzucenie tam światła świadomości. Czyli to był taki moment, gdzie każdy z nas miał okazję, aby popatrzeć na swoje życie z innej perspektywy, z tej wyższej perspektywy i zastanowić się, co wysiewam, to zbieram. Czyli pełnia żniwiarzy kojarzy nam się oczywiście z sierpem, kosą, ścinanie czegoś, co jest dojrzałe, co jest gotowe do ścięcia. I jeżeli wiemy, że różne energie wszechświata mają wpływ na nas każdego dnia, to wiemy, że są miesiące, w których wysiewamy, na przykład 12 magicznych nocy w grudniu i początkiem stycznia, później miesiące wiosenne, czyli na przykład Ostara, równonoc, są miesiące, gdzie coś pielęgnujemy, czyli miesiące letnie, aby wzrastało, aby rozkwitało i aby przeniosło obfite plony w jesieni. I na Mabon, czyli w równonoc jesienną, zbieramy plony. I ten rytuał, zwróć uwagę, miał miejsce kilka dni tylko przed Mabon. I cała jego symbolika jest związana z tym wycofaniem się, spojrzeniem z innej perspektywy, zrozumieniem, wyciągnięciem wniosków, zebraniem plonów, no i oczywiście jak zbieramy plony i widzimy, że one są świetne, cudowne, wszystko tak, jak żeśmy sobie zaplanowali, to idealnie, ale jeżeli zbieramy plony i widzimy, że one są niezbyt takie dopracowane, no to czas, żeby się przygotować lepiej na kolejny rok. Jeżeli w tym roku nam się coś nie udało, a to jest bardzo trudny rok, ten, który teraz mamy, to nie ma co rozpaczać. Po prostu na kolejne 12 magicznych nocy, które zaczynamy razem 21 grudnia, cały ten proces. I w tym roku będę Was bardzo intensywnie prowadzić, czyli będą nie tylko rytuały na każdą magiczną noc, ale będą również moje nagrania, nowe nagrania. Można z tych starych skorzystać, ale można oczywiście z tych nowych, które są dopasowane do aktualnych energii. I na te 12 magicznych nocy warto sobie po prostu przepięknie już teraz zaplanować. Co mi się nie udało osiągnąć? No teraz już będzie trudniej to osiągnąć, bo zbliża się Samhain, czyli Halloween, a to już jest taki czas ciemności, więc nie ma co rozpaczać, po prostu przenosimy sobie to na 12 magicznych nocy i programujemy konkretnie 12 miesięcy w nowym roku. I teraz tak. Zwróć uwagę, że jak była pełnia żniwiarzy, która się kojarzy z tym ścinaniem, to również był to 139 rytuał, który zawiera w sobie 13. A jeżeli bierzesz udział w moich ceremoniach i korzystasz z nich, z kluczy do szczęścia, które są na mojej stronie bukardimaria.com, w zakładce ceremonie, to jest ponad 200 filmów, wykładów, każdy na inny temat, jako klucz do szczęścia, każdy konkretny klucz do szczęścia, to wiesz, że każda cyfra coś oznacza. I tutaj mamy tą 13, a 13 w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia Tarota to oczywiście śmierć. I ta śmierć też przychodzi i coś ścina, co jest gotowe do ścięcia. Czyli wrzesień mogę tak podsumować jak taki miesiąc żniwiarzy, czyli miesiąc ścinania, miesiąc, w którym
Wycofanie się było kluczem do zrozumienia i wyciągnięcia mądrych wniosków. Dlaczego? Ponieważ mamy teraz czas apokalipsy, jednocześnie sądu ostatecznego, sprawiedliwości, no i oczywiście tej ogromnej przemiany. Każdy z nas się zmienia, przemiana, transformacja wewnętrzna. Jedni szybciej, drudzy wolniej, niektórzy sami z siebie, niektórzy, bo są przymuszeni do tego. I to jest taki czas, gdzie można bardzo szybko wzbić się na taki piękny, świetlisty poziom, ale można też bardzo szybko spaść w dół, jeżeli chodzi o tą boską sprawiedliwość, ponieważ spotykamy teraz ludzi z naszych poprzednich inkarnacji. Podobne sytuacje nagle się pojawiają i teraz jest pytanie, czy nam się uda przerwać ten ciąg karmiczny, czy nie. Czy znowu z tą ciężką karmą idziemy dalej? Czyli obserwujesz teraz w Twoim życiu, co się pojawia. Pojawiają się ludzie, których masz wrażenie, że znasz skądś? Jakie stosunki między Wami panują? Czy coś Ci to gdzieś przypomina? I jeżeli coś Cię pcha do negatywnych działań, to trzeba sobie zadać pytanie, czy chce się od tej karmy uwolnić. Jeżeli chce się od tej karmy uwolnić, to warto dokładnie w to uderzać. Czyli oczyszczanie, ochrona, rytuały boskiej sprawiedliwości, odcięcia, uwolnienia, żeby raz na zawsze zakończyć pewne procesy, czyli na przykład proces karmiczny sprawca, ofiara, sprawca. Albo ofiara, sprawca, ofiara. I dokładnie w tym momencie to jest dla nas możliwe, bo teraz bardzo wiele dusz przejdzie do innego poziomu, czy w tych kolejnych teraz dziesięcioleciach i wiele dusz przejdzie w dół. I teraz idziemy dalej. Zwróć uwagę, i taki właśnie był ten rytuał, 139 rytuał i 9 rytuał za duszę zwierząt, 9 rytuał za drzewa. Takim czasem wycofania, bycia eremitą, spojrzenia na coś z innej perspektywy. I teraz, dlatego ten rytuał był bardzo cichy, spokojny. Właściwie nawet zastanawiałam się, czy nagrać wcześniej to sprawozdanie, bo nie było jakichś wielkich, wielkich zdarzeń, o których mogłabym Ci opowiedzieć, ale doszłam do wniosku, że lepiej, jeżeli również sama się wycofam na jakiś czas, bo jeżeli ja się wycofam, to również wszystkie osoby, które mnie słuchają, oglądają, również może będą miały tą szansę, żeby się wycofać, żeby się zastanowić nad sobą, nad swoimi procesami, nad swoją wewnętrzną transformacją. I teraz, jeżeli coś w Twoim życiu dokładnie teraz jest trudne i ciężkie, to również mogą być te procesy. Ponieważ zwróć uwagę, my jesteśmy na Ziemi, a Ziemia jest jednym z najtrudniejszych miejsc we Wszechświecie. Ja już kiedyś o tym mówiłam, że jeżeli dusze odchodzą z Ziemi, spotykają się w innej przestrzeni, to sobie czasami gratulują, wow, jak Ci się to udało przejść przez ten uniwersytet ziemski. Bo tutaj naprawdę jest bardzo trudno. Bardzo pięknie może być, ale również może być bardzo trudno, albo jedno z drugim jest powiązane, połączone. Tutaj na Ziemi, dokładnie teraz w tym momencie, spotykamy nie tylko osoby, powiązania karmiczne, ale spotykamy również nasze siostry i naszych braci z naszych domów. Czyli jeżeli jesteśmy nasionkiem gwiezdnym, na przykład skądś tam, to spotkamy nasze siostry i naszych braci tutaj na Ziemi, bo dokładnie w tych czasach my wszyscy się tutaj spotykamy. Ale to nie oznacza, że to jest piękne i świetliste. To jest z jednej strony piękne i świetliste, a z drugiej strony mrok jak we wszystkim, ponieważ mrok króluje w materii, tutaj na Ziemi i materia króluje na Ziemi. I to jest największe wyzwanie, dlatego diabeł jest zawsze tym największym wyzwaniem, najtrudniejszym. To wtedy, gdy spotykamy się z tymi świetlistymi istotami, które znamy z naszych domów, z naszych przestrzeni pozaziemskich, to w tym momencie mrok może bardzo między nami mieszać, czyli podsuwa inne osoby, które zakłócają pewne połączenia. Ponieważ my z naszymi siostrami, z naszymi braćmi wspieramy się w naszej misji. Czyli na przykład, jeżeli ja pochodzę z Oriona, to wszystkie dusze z Oriona są ze mną w jakiś sposób powiązane, ponieważ pochodzą z mojego domu i będą mnie wspierać tutaj na ziemi. Ale mrok będzie manipulował.
Czyli mrok będzie podsuwał różne rozwiązania. Jeżeli ten człowiek, którego dusza pochodzi z tej przestrzeni, jest pod wpływem mroku, czy działa z pozycji ego, bez tego połączenia ze swoją duszą wyższą, to naturalnie ten proces nie będzie piękny i świetlisty. Mimo tego, że te dusze chcą się wspierać, no to ten diabeł w tym miesza. Czyli w tym momencie możesz mieć różne trudne sytuacje, zarówno z ludźmi, którymi łączy cię karma z innych inkarnacji, ale również i piękne, i trudne sytuacje z istotami, z którymi znasz się z innych przestrzeni. Dobrze, tak w dwóch słowach, ponieważ nie wszystkie osoby tutaj, które mnie słuchają, mają aż taki poziom wiedzy, dopiero może zaczynają mnie słuchać. Ja nie chcę tutaj zbyt skomplikowanych tematów wprowadzać, żeby nie komplikować tych naszych sprawozdań. Może w mentoringu będę takie cięższe i trudniejsze tematy dalej poruszać. Mieliśmy malutką przerwę w mentoringu. Oczywiście cały czas można sobie ten dostęp zamawiać, słuchać tych nagrań, które są i będą nowe nagrania wkrótce. Czyli tak, może tą pełnię żniwia, że sobie odhaczymy, ponieważ ona była taka spokojna, nic się wielce nie działo. Oprócz tego takiego procesu spojrzenia na coś z innej perspektywy. Natomiast zaraz po tej pełni była równonoc, Mabon, i w tym roku mnie osobiście udało się tą równonoc przeżyć w bardzo piękny sposób. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat udało mi się zwyciężyć, o tak można powiedzieć, zwyciężyć te wszystkie mroczne energie, które mnie próbują zatrzymać, atakować i tak dalej. I w tym roku nie było żadnych ofiar, o nazwijmy to tak, w czasie równonocy, ponieważ udało mi się zadbać o wszystko. Tym razem udało mi się zadbać naprawdę o wszystko. Czyli zwróć uwagę, że czym więcej z pewnymi energiami pracujemy, czym więcej czasami trudnych sytuacji jest w naszym życiu, to stajemy się coraz lepsi. Również w takich wojnach, można powiedzieć, energetycznych, gdzie wiadomo, zawsze jest ta walka światła z właściwie mroku ze światłem, światło się broni przed atakami mroku. I to jest całkiem normalne, każdy z nas przez to przechodzi. I to praktycznie każdego dnia, nawet w postaci takich małych potyczek, gdzie coś nam tutaj ten czarny anioł szepta do ucha, ten czarny anioł podziemi, czy jakieś tam istoty demoniczne, a z drugiej strony ten piękny, świetlisty anioł nam szepta do ucha i my musimy zdecydować, kogo teraz będziemy słuchać. Każdy z nas przez to przechodzi na ziemię. Idziemy dalej. Czyli równonoc przebiegła przepięknie, bardzo piękna energia, silna energia, taka jak być powinna, czyli takie podsumowanie. Mabon to jest zawsze takie podsumowanie i zabezpieczenie się na te miesiące panowania mroku. No i po tej naszej równonocy rozpoczął się październik, miesiąc przepiękny, miesiąc anielski, ale oczywiście jak zawsze wokół nas są różne siły, różne energie, więc nawet jak jest piękny i anielski miesiąc, to różne rzeczy mogą się dziać. To nie jest tak, że o, teraz to już będziemy wszyscy żyć jak w świecie przez różowe okulary. Na ziemi zawsze są wyzwania, po to jesteśmy na ziemi, żeby się uczyć i doświadczać. I teraz tak, 140 rytuał dla Matki Ziemi, czyli zwróć uwagę, jeżeli znasz ceremonię, to widzisz już tutaj niesamowitą symbolikę. Jedynka jako symbol maga transcendentnego, czwórka, cesarz, obrona granic, wyznaczenie granic i zero, czyli błazen, zaufanie. Błazen, jak zwykle ta nazwa mi nie pasuje, ale dobrze, niech to będzie ten błazen. To był oczywiście 10 rytuał dla zwierząt i 10 rytuał za drzewa. I teraz tak, jeżeli weźmiemy sobie to wszystko pod uwagę, to mamy tak, 17 października, krwawy księżyc, super księżyc, pełnia myśliwych, czyli wszystko to tylko krew. Krew i cierpienie, tak można powiedzieć. Ponieważ ta pełnia myśliwych, to ta nazwa wynika z długiej, długiej tradycji. Zaczynają się polowania i zaczynają się wszędzie te polowania. Nigdzie nie ma spokoju, oprócz może Kostaryki, gdzie są zabronione. Nie wiem, czy jeszcze w innym kraju są zabronione. I jest to po prostu czas
Jak to można powiedzieć? Popatrz, w październiku za chwileczkę mamy Samhain. Na mojej stronie mariabukardi.pl najważniejsze terminy, jest już rytuał na Samhain. I to jest taki moment tego Halloween, prawda, gdzie wchodzi ciemność. I dla mnie ta pełnia myśliwych październikowa to jest właśnie takie zderzenie się dwóch światów. Z jednej strony anielski miesiąc, a tutaj nagle jest ta pełnia, ta krwawa pełnia tej krwi, tego rozlewu krwi. I ta krwawa pełnia kończy się w Samhain, tym wejściem mroku. I to jest tak, jakby ten zapach krwi, chciałabym, żeby sobie każdy z nas to wyobraził, prawda? Czyli ten zapach krwi z tych polowań przeciąga muchy jako symbol. Jako symbol tego, nie chcę tej nazwy wymieniać, tego jednego z tych władców podziemi. I z drugiej strony, za chwileczkę potem, już jest ten Halloween i te wszystkie demony. I zwróć uwagę, jakie to jest właśnie ziemskość. Z jednej strony ta piękna energia października, gdzie byśmy mogli żyć w świecie, który no po prostu jest cudowny, w pełnej harmonii z naturą, ze zwierzętami. Natura się sama reguluje, człowiek nie musi w to wchodzić. Będę to powtarzać do końca. Nigdy nie musimy w nic ingerować. Sama natura się ureguluje. Czyli te polowania i te wszystkie argumenty na to. Ale pamiętajmy, że polowania to jest tylko czubek góry lodowej, jeżeli bierzemy pod uwagę hodowlę, masową hodowlę, prawda? I jeszcze inne rzeczy. Dobrze, ale pomijamy teraz to, ale chciałabym, żebyśmy to zobaczyli z tej perspektywy. Ten zapach krwi przyciąga muchy. No i wiadomo, że zawsze końcem października zlatuje się dużo much, bo one się chcą schować przed zimą, przed mrozem, no i krążą te muchy wszędzie, ale to oczywiście też jest związane z energią, prawda? Czyli ta śmierć przynosi te muchy i wchodzi ten Halloween. I ci nie wszyscy nieświadomi ludzie, którzy uważają, że to jest wielkie show, że to jest fajna zabawa, się poprzebierać i różne demoniczne tam energie udawać. Wiem, że każdy lubi zabawę i każdy lubi mieć jakieś tam momenty, w których może się w coś przebrać i tak dalej, ale mój apel naprawdę jest poważny, że można się przebrać w ten sposób, że jakoś, nie wiem, można się przebrać za wróżki, elfy i tym podobne. Nie trzeba od razu robić takich demonicznych, różnych dekoracji i tym podobnych. Można ten Halloween przeżyć inaczej. Można go przeżyć po prostu jako ten czas, okej, wchodzi mrok, więc to światło odchodzi, i przeżyć go w ten sposób, mimo tego we mnie zostaje światło. I nie robię tego wszystkiego, co pokazują masy, co pokazuje telewizja i tak dalej, bo to nie jest zgodne ze mną. Mogę sobie to świętować, ale inaczej, na przykład zbierając tam dynię, dekorując i tak dalej, ale nie trzeba od razu tak demonicznie tych demonów jeszcze wzmacniać, których mamy tutaj i tak już za dużo. I teraz tak, zwróć uwagę, że mamy 140, czyli czternastka, alchemia i transformacja. I teraz tak, napisałam w ostatnim czasie dwa newslettery. Bardzo duże poruszenie te dwa newslettery wywołały. Jeden na temat nowej duchowości, ponieważ dostałam zaproszenie do takiego programu, właściwie nietrafione. Nietrafione dlatego, że ja właściwie jestem osobą, która zajmuje się starą duchowością, a nie nową duchowością. Więc ta nowa duchowość jest dla mnie zbyt powierzchowna. Zbyt duże show, a nic za tym nie stoi. I na takiej zasadzie, to jest modne, to teraz wszyscy to robimy bez znajomości konsekwencji, bez znajomości praw ziemi, świata i wszechświata. I teraz tak, po tym moim pierwszym newsletterze, gdzie ostrzegałam Was przed takimi osobami, które coś kopiują, nie mając pojęcia, co w ogóle robią, wiele osób tego nie zrozumiało. Wiele osób zrozumiało to na opak, tak można powiedzieć. Chodziło mi o to, żeby ostrzec Was przed zbytnim zaufaniem, za dużym zaufaniem w byle co. Czyli na takiej zasadzie, że nie wszystko złoto, co się świeci.
czyli można się tutaj poparzyć. To może być płomień świecy, w który ta ćma wlatuje. I teraz chciałam ostrzec Was, żebyście nie byli jak takie muchy, które widzą, że wisi pajęczyna, a one w nią wlecą. Zamiast ją ominąć po prostu. To wlecą i pająk ją zeżre, tą muchę. Owinie ją, wyssie ją i zeżre. I to jest takie niesamowicie symboliczne, bo w tej nowej duchowości mamy bardzo dużo dziwnych ludzi. Ludzi, którzy robią różne medytacje. Nie każda medytacja jest dobra. Ty nie wiesz, kto ją stworzył, po co ją stworzył, jakie ma intencje, z kim współpracuje, po której stronie stoi. Czyli znalezienie jakiejś tam medytacji gdzieś w internecie i fajnie, już sobie ją robię, może mieć ogromne konsekwencje, jeżeli nie wiesz, kto za tym stoi. I tak samo wszystkie inne osoby, one sobie tam wejdą na moją stronę, o, Maria Bucardi robi coś takiego, to ja sobie to skopiuję i też to oferuję teraz w mojej ofercie, nie mając zupełnie pojęcia, co to jest, jakie to ma konsekwencje, na jakich zasadach, na jakich prawach to funkcjonuje. O to mi chodziło, żeby Was ostrzec przed takim od razu ufaniem. Ktoś sobie da w słowach kluczowych moje imię i nazwisko, wyskoczy w Google i już ludzie myślą, a dobra, to ja tu też zaufam. I tutaj też inny temat, że jeżeli jesteśmy osobą publiczną, to wiadomo, że wokół nas zawsze kręci się dużo osób. Ludzi, którzy z nami współpracują w różnych rzeczach, którzy dla nas pracują, którzy gdzieś nas tam znają. I bardzo łatwo jest przypinać sobie obce piórka na takiej zasadzie, że budować swój autorytet, bo ja się z kimś tam znam. I tutaj jest też moje takie ostrzeżenie dla Was. Nie każda osoba, która ze mną współpracuje, ma takie same zasady jak ja. Wyznaje takie same prawa etyczne na przykład, albo żyje tak samo, albo ma te same, jak to nazwać? No zasady życia po prostu. To, że ktoś u mnie pracuje, albo ze mną współpracował, albo u mnie pracował, to nie znaczy, że ta osoba jest zgodna ze mną. Z moimi zasadami, zasadami etycznymi. Czasami ktoś pracuje, bo pracuje w firmie, wykonuje jakieś zadania, ale to nie oznacza, że ta osoba jest kopią mnie. Czyli tu jest takie naprawdę ostrzeżenie, to jest, dotyczy wszystkich innych ludzi, wszystkich innych magów, wszystkich innych mentorów, wszystkich innych guru, terapeutów, coachów i tak dalej. To, że ktoś z nimi współpracuje, to nie znaczy, że oni mają takie same energie. Tym bardziej w takim środowisku publicznym, osób znanych publicznie, bardzo często jest zazdrość i zawiść. Jeżeli ktoś, jakiś aktor, aktorka, piosenkarz, piosenkarka, ma jakiś zespół ludzi, prawda, bo nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić, nie jest w stanie wszystkiego sam wykonać, to w tym zespole może być wiele osób, które zazdroszczą, zawiszczą i które zbierają te wszystkie negatywne informacje, do tego dodają jakieś swoje wymysły i potem działają na szkodę tej osoby. Ile osób z całego świata publicznego gdzieś ma jakiś tam problem z byłym pracownikiem, czy z kimś, z kim współpracował. Więc zwróć uwagę, no wszędzie tutaj mrok działa. I to, że ktoś dla kogoś pracuje, to jeszcze nie znaczy, że to jest coś podobnego. Okej, idziemy dalej. Czterdziesty rytuał dla Matki Ziemi, mimo tego, że miał on miejsce w czasie krwawego księżyca, był bardzo, bardzo piękny, bardzo wyjątkowy, dlatego że bazował on na przepięknej złotej energii, takiego wsparcia od wszechświata, chyba żeśmy jeszcze nigdy nie dostali, jak w czasie tego rytuału. Po prostu cała Ziemia została rozświetlona i
Ta energia była tak silna, że nawet wiele osób z Was ją widziało w postaci jakichś tam kuleczek złotych, jakichś tam poświaty, jakichś istot takich anielskich, znaków na niebie, takich anielskich skrzydeł na niebie i tak dalej. I dokładnie taka była ta pełnia. To była taka siła i taka moc, jakiej żeśmy jeszcze chyba nigdy nie przeżyli. Nigdy. I muszę Ci powiedzieć, że był rytuał świec intencyjnych również. I tym razem wszystkie świece intencyjne miały 100%. Jeszcze coś takiego się nigdy nie zdarzyło. Nigdy, żeby wszystkie świece miały 100%. Więc zobacz, jaka to była cudowna energia. To było takie naprawdę, jakby Bóg nagle zesłał nam światło w tym największym czasie ciemności, czyli w czasie pełni myśliwych. I w tym rytuale jeszcze był ten element oczywiście boskiej sprawiedliwości, to naturalnie. Ta boska sprawiedliwość jest teraz bardzo, bardzo aktywna. Właściwie wszystko wraca, wszystko, wszystkie myśli, wszystkie słowa, wszystkie działania. I to jest piękne w tej boskiej sprawiedliwości, że ona działa zawsze stopniowo. Czyli najpierw coś jednego złego się wydarzy, żeby osoba mogła się obudzić. Okej, dlaczego mi się to zdarzyło? Czy to czasem nie jest boska sprawiedliwość? Jeżeli to nie działa i ta osoba dalej robi źle, to pojawia się kolejny etap, kolejny, kolejny, kolejny. Czyli Bóg jest zawsze bardzo dobry i bardzo sprawiedliwy i nie jest tak, że nam od razu podcina całkowicie nogi czy podcina skrzydła, tylko zawsze daje nam te kolejne szanse. Myślę, że na tym zakończę. Nasze dzisiejsze sprawozdanie będzie takie troszeczkę krótsze niż zwykle, ale myślę, że powiedziałam wszystkie najważniejsze rzeczy. Przed nami teraz Samhain, już można sobie rytuał rezerwować. No i potem mamy portal 11.11, portal 12.12, no i 12 magicznych nocy. Najpiękniejszy czas w całym roku. Myślę, że będzie bardzo piękny, bardzo intensywny, jak to w roku smoka, a my widzimy się wkrótce. I może jeszcze taka jedna zapowiedź, wkrótce pojawi się jeszcze jeden artykuł, bo były dwa ostatnio, czyli był o tej nowej duchowości i potem był jeszcze jeden na temat komety, która jak gdyby wspiera ten cały proces przemiany i transformacji. Teraz będzie jeszcze jeden artykuł na temat takich demonicznych metod, jak na przykład oczyszczanie jajkiem. To będzie na moich mediach społecznościowych i na moim blogu na stronie bukardimaria.com w zakładce aktualności. Tam się można zapisać na powiadomienia i wtedy ten artykuł przyjdzie Ci w powiadomieniu, ponieważ to jest jedna z najbardziej mrocznych metod i no nie mogę milczeć. Nie mogę już dłużej milczeć i muszę takie metody omawiać, ostrzegać przed nimi, bo one się po prostu za bardzo panoszą. A wszystko, co negatywne, no ma po prostu na nas negatywny wpływ, czyli metoda oczyszczania jajkiem jako jeden z elementów czarnej magii i kompletnie nieetyczny, gdzie przerzucamy nasze brudy na coś, co jest niewinne i coś, co musi ucierpieć w takim procesie oczyszczania. Pamiętajmy, że światło nigdy nie potrzebuje ofiar, żadnych, żadnych. Ofiar potrzebują tylko demony i wszystko, co demoniczne. Światło nie potrzebuje korzystania z jakiegoś innego życia, z jakiejś innej istoty, żeby nam było dobrze. Żeby nam było dobrze, po to mamy anioły, które są pośrednikami pomiędzy nami a źródłem, czyli Bogiem. I one mogą wysłuchiwać naszych próśb i mogą nas prowadzić do różnych rzeczy i nas wspierać, ale nie, że my przerzucamy jakieś swoje brudy na jakieś inne istoty. Ale o tym będzie w artykule, więc do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.